Witam wszystkich, przed Tobą DJ Posey. Jest to premiera utworu How Does It Feel? Pokażę Wam pokrótce co i jak. Jest to utwór zrobiony z dwóch utworów zespołu New Order. Winyl był wydany i miał w sobie dwie wersje. Wersję stronę A i stronę B. Na jednej stronie był oficjalny utwór Blue Monday, na drugiej stronie był tak zwany The Beach. The Beach w sumie to jest remix utworu Blue Monday. On jest bez śpiewu. Po prostu jest zwyczajnie elektryczny. Bez żadnego śpiewu, tylko elektronika. Tak, no i moja wersja zawiera te dwa utwory połączone w jedną całość. Ale jeden utwór Blue Monday i The Beach, one brzmiały, w sumie to był ten sam utwór, ale one brzmiały inaczej. Miały inny snare, clap, trochę inaczej brzmiały. Nie wiem, znalazłem takie wersje, staram się znaleźć wersje do siebie podobne, ale nie było takich samych. Nawet jak znalazłem dwie wersje cyfrowe, one nie brzmiały tak samo, one brzmiały inaczej. Zresztą to były chyba remasterowane te wersje, nie wiem przez kogo. No i w mojej wersji starałem się zbliżyć je do siebie. Tym bardziej, że jedna wersja, drugie się naprawdę różniły. W jednej było echo, znaczy stereo zrobione na lewą stronę, na prawą, w drugim znowu odwrotnie, po środku. Starałem się to wszystko ponaprawiać, tak, pododawać nawet swoje dźwięki, które w sumie też poznajdywałem. I dodać po prostu, żeby to brzmiało podobnie do siebie. Na snara też, czy tam na klapa, tak, nałożyłem dodatkowo taki pstryczek, ale postaram się jeszcze znaleźć coś mocniejszego. O, i to nałożyć, żeby ogólnie był bardziej ten utwór jednolity. Ten utwór wykorzystuje też sample z innego klasyka, Mars, Pop on the Volume. Ten wokal akurat mam czysty, miałem go już od 20 lat. Siedział sobie, czeka właśnie na tą chwilę. Tak, czyli są tutaj połączenie dwóch klasyków: New Order, Blue Beach, Blue Monday, The Beach i Mars, Pop Up the Volume. A tak naprawdę New Order jeszcze samplowało z trzeciego zespołu Kraftwerk z utworu Uranium. Mają właśnie ten dźwięk. Zaraz, gdzie to jest? Main melody. O, ten dźwięk. To jest właśnie zlupowane z Kraftwerka z Uranium. No i co? Dobra, to premiera, nie? Po trochu. Może wyjdzie za tydzień. Nie, za tydzień to nie, ale za dwa tygodnie. Może za trzy. Zrobię jakiś teledysk do niego. Jeszcze może w międzyczasie coś pododaję, poubarwiam. Tak, no jestem zadowolony z niego, bo to jest mój drugi klasyk, przeróbka drugiego klasyka. Teraz jak robię utwór, staram się zrobić tak, żeby nikt mnie już po prostu nie potrafił dogonić, tak czy nie. Bo zawsze jakby młodszy, to staram się komuś dorównywać i dorównać mu, wiesz. Teraz ja zrobię tak, żeby już mnie chcieli dorównywać, czyli finezją. Rozpisaniem tego wszystkiego, tak? Jak robiłem ten utwór, to ściągnąłem sobie wszystkie możliwe wersje i przesłuchałem te wersje, żeby zobaczyć, może coś, jakieś pomysły od kogoś podpatrzę, tak? Może coś się uda wziąć. No ale te wszystkie wersje by to się tak naprawdę były podobne, no. Nic nie oferowało innego, tak? I tak naprawdę mało oferowało. W moim utworze masz dużo. Masz to, co miał oryginał, czyli te same dźwięki, te stringi. Starałem się to uwydatnić, poszerzyć stereo i żeby to było głośno. Bo to jest wersja dyskotekowa, więc, czyli to jest mocny bas, więc ten bas, żeby nie przykrył tego wszystkiego, to musiało być wyciągnięte. A wiadomo, że korzystałem z wersji oryginalnych, więc tam była perkusja, tak? Tą perkusję trzeba było powycinać i to zrobić wszystko tak, żeby to brzmiało bez perkusji, jak wkładam swoją perkusję. No, zobaczcie, jaki jest efekt. Jestem ogólnie zadowolony. I tak. Above the volume.
Tutaj mam gitarę, ale postaram się znaleźć dźwięk Tetris, czysto komputerowy, i wymienić to właśnie na dźwięk Tetris. Mi się wydaje, że będzie lepiej brzmiał, bo to ogólnie utwór nie ma nic za bardzo takiego zwykłego, tylko wszystko jest przerabiane. Nawet wokal ma dodany na sobie fuzz, taki jak gitary, wiesz, żeby ten wokal był brudny. Jednocześnie brzmiało, no lepiej, tak? Tak, jak widzisz, ale tutaj mam oryginalną gitarę. Dzięki temu to mogłem zrobić w ten sposób. Ta gitara nadal była, tak? No. Tutaj znowu zrobiłem zejście. I tu w tym momencie to jest echo, tylko to jest słyszalne, to jest przyciszone tutaj, jak widzisz, po to, żeby ten punkt miał zahaczenie o wykres, tak? I tutaj dodałem echo. To jest wzięte z tej części utworu przez na dół i nałożone duże echo. I w tym momencie masz tak. Tell me now how I feel.
Tak naprawdę sama kapela, cały tydzień to przerabiałem i obrabiałem, bo tak naprawdę, nie wiem, on gościu strasznie fałszował i każde z tych słów było ustawiane na słuch oczywiście. Zawsze jak robiłem gra na instrumentach kiedyś, to uczyłem się ze słuchu, to wszystko było na słuch ustawiane. Tak. I nawet jak już zrobiłem sobie taką samą całość, to jeszcze jak wsłuchiwałem się w utworze, to jeszcze zmieniałem i poprawiałem. Czyli sam widzisz, tutaj 900, 1, 3, 0, 8, 0, 9. Jest cięty i jest ustawiany, tak? No. No mówię, sporo siedziałem się nad samą tą akapelą, chyba z tydzień czasu. Ją obrabiałem, tak żeby dobrze brzmiała. W sumie nikt tak nie zrobił tej akapeli w żadnym utworze zremiksowanym, tak jak ja to zrobiłem. No ale to wiesz, kosztuje czas, tak? To tyle ode mnie, kochani. Za 2 tygodnie, 3 tygodnie powinien się ukazać. Ode mnie to tyle. Pa, pa.